Jak tylko zobaczyłem tą misję obrońcy Afryki, stwierdziłem, że muszę zrobić skongateokreację. Misja sama nam daje 15% kosztów zmniejszonych, kiedy walczymy z innymi religiami, a że Kongo startuje jako tribal, dość szybko może w teorii zrobić teokrację, która na 6 tierze reform daje dodatkowe jeszcze 15% kosztów zmniejszonych, a na 8 minus 25% kosztów. Dodatkowo na Malcie jest pewien fort, który daje jeszcze dodatkowe 15% kosztów i nie ma żadnych wymagań religijnych ani kulturowych. Przynajmniej obecnie. Więc w teorii teokracja kongijska może być naprawdę przekoksana. Mówię w teorii, bo niestety Paradoks chyba to przewidział i wprowadził w misję, która może mi zniszczyć moje plany, a Proper Kingdom, która zmienia nas po prostu w zwykłą monarchię i niestety zabiera 200 punktów Governing Reform. No ale żeby nie było aż tak strasznie, w Neapolu znajduje się kolejny monument dający 15% przyspieszonego wzrostu progresu reform, a w Wenecji aż 30%. Więc może mój sen o kongijskiej teokracji zjadającej Ming na jedną wojnę się ziści w ramach tej serii? Zostawcie 3000 lajków, no to polecę wtedy jeszcze World Conquesta przy okazji, a jak nie, no to po prostu nastakuję modyfikator i zjem sobie Ming na jedną wojnę. Zachęcam też do wspierania, bo dzięki wam mogę szykować wam takie chore scenariusze cały czas. Witam imperialistów, tutaj Lukas, a przed wami reboot kongijskiej serii, którą już kiedyś nagrywałem bardzo dawno temu i tak, tym razem też ją zagram na poziomie very hard w ramach sentymentu. Jak widzicie, boty dostaną przegigantyczne bonusy. Oczywiście gramy również na Iron Manie, bo przy okazji mam nadzieję, że wpadnie mi pewien jeden zaległy achievement. Hoarder, musimy posiadać 13 dostępnych kultów jako fetyszy. Zdecydowanie jesteśmy fetyszystami, a na start mamy tylko 3 kulty, więc jeszcze dość sporo ich mamy do zdobycia. Swoją drogą, ta religia dostała gigantycznego boosta, a o tym już wam powiem za chwilę. Ciekawi mnie, czy jeszcze są tutaj osoby, które pamiętają pewnego szczęśliwego małego krokodylka Tofika w Mpangu, który będzie zjadał naszych wszystkich beznadziejnych następców. Znaczy, oni wyjdą na spacer, a Tofik się nakarmi. Szczęśliwy krokodyl, prawda? Jako Kongo nie posiadamy jakichś super OP mocnych idei narodowych, ale są przydatne, zwłaszcza do grania w tym regionie. Land Attrition bardzo nam się przyda, Trade Efficiency również. Zmniejszone koszty militarnej technologii, dyplomatyczna reputacja i co najważniejsze, Envun Travel Time. Zwłaszcza jeżeli mnie porąbię i nabijecie te 3000 lajków, to możliwe, że pójdę w One Taga i wtedy ten modyfikator jest super przydatny. Dalej modyfikatory do handlu, produkcji i dyscyplinka. Misje kongijskie są mega mocne. Oprócz obrońcy Afryki mamy jeszcze afrykańskiego hegemona oraz misję na uwolnienie kultów, która pomoże nam nawracać cały świat i ten manpower w prowincjach z prawdziwą wiarą. Aż się prosi o idee ilościowe. Misja Absolute Rule również jest przepotężna. Dodatkowy absolutyzm zmniejszony, Liberty Desire u subjectów o 20%. To są przepotężne modyfikatory. Jak wspominałem, jesteśmy krajem fetyszystycznym, co daje nam tolerancję innowierców, a dla nas innowiercami są praktycznie wszystkie pozostałe religie na świecie. Dodatkowo mamy dostęp do kultów, co śmierć władcy możemy wybrać taki kult, następujące bonusy mamy, a dodatkowo mamy ich jeszcze znacznie więcej. Jako że będziemy sporo wojen toczyli na starcie rozgrywki, no to lecimy w dyscyplinkę zawsze na propsie, a improve relation nie jest nam aż tak potrzebne. Dostaliśmy też 3 przywileje, no chciałbym powiedzieć dla kleru, ale chyba dla naszych szamanów, które zmieniają trochę działanie kultów. Pierwszy powoduje, że nasz heir dostaje wersję o połowę słabszą kultu, czyli w tym momencie połowę tej wartości byśmy dostali jako heir. W przypadku Konga nie opłaca się tego brać, bo dostajemy ten przywilej na stałe do końca rozgrywki z misji. Kolejny kult to jest Embrace Singularity Cult, który powoduje, że dostajemy główny nurt kultu, który robi ten modyfikator razy 2 i Kongiem możemy mieć tutaj już 5% od startu rozgrywki. No i elastyczne kulty, że możemy co 20 lat po prostu je sobie zmieniać, nie patrząc na to, czy nasz władca zginie, czy nie. A w przypadku Prime kultów nie mam żadnego pojęcia, czy to się wzajemnie tutaj nie wyklucza, bo jeżeli ten kult ustawimy jako główny, możemy w teorii wymieniać dopiero co 50 lat. A więc tak, religia fetyszystów, jeżeli pamiętacie pewien modyfikator i jeżeli
dobrze liczę, może nam dać minus 25% do kosztów dewowania prowincji. Jest to niesamowicie mocne. Przywileje rozdysponowuje następująco: u kleru jest to punkt monarki, point stajści doradcy oraz właśnie wprowadzenie prime kultu. Jak to wprowadzacie, dodatkowo pojawia się wam misja na zmianę tego po następujących kosztach. Nie są one jakieś gigantyczne, szczerze mówiąc. Chociaż ten unrest na 50 lat i koszty stabilności, ja myślałem, że tutaj było 10 lat. 50 lat to jednak bardzo dużo. U Mani bierzemy punkt militarny, bierzemy bonusy do wszystkich stanów oraz strong duchies. U merchantów monthly diplomatic power, tańsi doradcy oraz prestiż. Cofając się do Mani, mamy też u nich dwa fajne przywileje. Jeden, który będzie nam przydatny, kiedy będziemy zjadali naszych wasali, a drugi byłby przydatny na okresy prowadzenia wojen, tylko że mnie tutaj będzie zależało na jak najszybszym blobowaniu, więc nie zamierzam palić stolic, bo siłą rzeczy, jeżeli zjadamy cały kraj, to nie możemy spalić jego stolicy, a ten manpower za obleganie fortów to jest taki troszeczkę useless mechanika, powiem wam szczerze. Jeżeli idzie o naszego władcę, jest dobry. Następca jest beznadziejny, więc się go zaraz będziemy pozbywali. Fokus bierzemy na punkty administracyjne, dużo ich będziemy potrzebowali. National Unrest zawsze nam się przyda. Trade Efficiency oraz moralki, ale wolałbym dyscyplinę, nie ukrywam, bo byśmy mieli naprawdę niezły bonus do niej na starcie rozgrywki. Jeżeli idzie o naszą formę rządów, będę chciał ją zmieniać na tribal despotyzm, żeby mieć tańsze koszty korowania, zawsze nam się to przyda. Jeżeli idzie o naszych dyplomatów, wysyłajmy ich jak najdalej do poprawiania relacji. Jednego wyślijmy do poprawiania relacji z naszym wasalem, którego będziemy integrowali za 10 lat. I poprawiajmy relacje z krajami z Ruandy oraz z regionu Mutapy, żeby nam nie weszły do potencjalnych koalicji, które zaraz się będą mogły tutaj tworzyć. Przypominam, że gramy na Very Hardzie i kiedy gracie na Very Hardzie, jeżeli bot ma okazję was udupić, to to zrobi. Naszym jedynym rywalem jest Kuba i możliwe, że weźmę na nim właśnie Humiliata, żeby móc wprowadzić złotą erę na starcie rozgrywki. Chociaż nie jest ona nam super potrzebna, ale pomogłaby nam wtedy bardzo szybko nadrobić technologię czy też ideę. Naszą stolicę dewujemy za jeden punkt dyplomatyczny, następnie sprzedajemy. Niestety bug cały czas występuje na to, że nie dostajemy z powrotem 5% kraulanców, więc trzeba to wszystko podewować. W misjach raczej chcecie fokusować się jak najszybciej na tańszych doradcach. No niestety mi się pierwsza taka misja nie trafiła, ale może wpadnie w przyszłości. Kolejna ważna sprawa, że musimy jak najszybciej obniżać autonomię. Zależy nam na tym niemiłosiernie. I okej, powiecie, to po coś robił te kraulancy i tak dalej. W wyniku naszych podbojów zaraz i tak to nabijemy ponad 20%, więc nie będzie z tym większego problemu. Nasz średni władca staje się takim se dowódcą. Dorekrutujmy najemników, tych najtańszych, oraz jeszcze 1000 zwykłego manpowerowego wojska. Flota leci do stolicy naszego wasala i leci na Mount Ball. Będzie nam przydatna, ale dopiero później. I też szczerze mówiąc, nie mamy komu jej sprzedać, bo no nie mamy drogi, więc Kilwa nie może kupić od nas okrętów na przykład. Ech, już musiałem dać restart, bo nie miałem Very Hard, teraz już mam i wszystko się zgadza. Klikamy naszą misję, która daje nam naprawdę sporo claimów. Wasalom ustawmy, żeby biegali i siege'owali w przyszłości, a my lecimy z naszymi pierwszymi wojnami. No, ta pierwsza zapowiada się jako zdecydowanie łatwa, poszły już stackwipe'y. Lećmy oblegać prowincję. XD Jaka sprzedał swoje wojsko, a my za chwilę i tak zaatakujemy Jakę. Polecę Humiliata, wykorzystam sobie Show Strength'a. Easy! Chociaż nie było stackwipe'a, no trudno. A gdzie to wojsko się wycofuje? Od Kuby bierzemy Humiliata, wojenne reparacje albo prowincję bez wojennych reparacji. Toyo zjadamy całe. Lunda leci na White Peace'a. Tutaj te 45 golda nie jest warte tego, żeby wydłużać trusa. A nasz były rywal, bo już jesteśmy za silni, leci na Show Strength. Zawsze jest dodatkowe 100 Monarchy Points każdego rodzaju więcej. Atakujemy Kansaję i tutaj w sumie tych krajów nie wzywam osobno do wojny. A tak czy siak ich zjemy. Raczej nie chcę dać zdobyć im naszych fortyfikacji, więc lecę wyczyścić przeciwników. Bang, 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 bang! O nie, nie było. Akurat się zwiesiło. Och, jednak przyszli. Bierzemy od razu misję na lepszą miedź w tej prowincji. Ona zeruje nam autonomię, a jak mówiłem, bardzo mi na tym zależy. Zjadamy naszych sąsiadów i niestety Kasanie robię naszym wasalem, bo wprowadza mnie to do wojny z Chokwe, co natychmiast wykorzystuję. Wyjebiście, dostajemy kolejne misje, kolejne
klejmę i na tym mi zależało. Troszeczkę dekorowania, trochę kraulanców zdobyliśmy, mamy też o dziwo nowego rywala. Jak najbardziej chcemy mieć Divination, National Unrest zmniejszony do końca gry. No, przełączenie kultów sobie wyłączę. 50% manpowera, no tak... No poczekamy, i tak musimy czekać teraz 4 lata. I znowu autonomia w dół, zaraz jeszcze edykty tutaj wszędzie podpalam. Dalej poprawiam relacje w regionie Ruandy. Również żeby tutaj tam kraje nie weszły w potencjalne koalicje, jak tylko zjemy te kraje. Mam 50 punktów gatheringu, więc zmniejszam na core creation cost. Do przyszłych wojen nam się to mega przyda. No i jeszcze 3000 manpowera potrzebujemy, zanim ruszymy dalej z naszymi wojnami. Royal Fire, stabilność, ale wzrost autonomii, czy niestety, o nie, no to bierzemy autonomię w dół. Ona jest najważniejsza. Nie wiem, czemu prowincje, które mają 20% autonomii, świecą się na zielono. Dla mnie to powinien być tu czerwony, jak na przejściu dla pieszych po prostu. Możemy też integrować naszych wasali, co też od razu zróbmy. Odpalmy też ten przywilej, który neguje koszty dyplomatycznej reputacji. On sam znika po 10 latach, więc misja wykonana. Mamy tańszego doradcę. Nie mogę sobie pozwolić na takie event. Kolejna wojna, Lunda znowu leci na White Piece'a, bo tutaj chcę zrobić show strength kolejne. Z Kazambę dokładnie chcę zrobić show strength. Atakujemy jednocześnie dalszych naszych sąsiadów. Bitwa przy naszym krokodylku. Oj, będzie karmiony, będzie. Dopiero teraz zobaczymy, jakie fajne nowe skórki mamy. Muszę się zacząć temu przyglądać. U Kazamba leci show strength, daje nam to prestiż i 100 punktów monarchy points każdego rodzaju. Plus to działa jeszcze jak humiliate, więc zawsze power projection zwiększone. A realnie regionu Ruandy nie musimy za szybko podbijać. Możemy też już wprowadzić misję feudalizm, bo zjedliśmy naszych wasali. 256 golda i w tym celu wezmę, zadłużę się. Technologie wprowadzone od razu. I kids, dalej wykonujemy naszą misję i w sumie to muszę zrobić, co powoduje, że Lundę musimy teraz zjeść jak najszybciej, żeby dostać możliwość podbijania mutapy, która niestety niefortunnie rośnie za szybko. Padnijcie na NEBE z kodem Lukas 3% zniżki, linki w opisie. Trwa tam obecnie potężna wyprzedaż z okazji Black Friday. Będziemy wprowadzali renesans, bo już mamy czwartą technologię, więc siłą rzeczy musimy to zrobić. Sprzedajmy w takim razie titles, żeby dostać koszty dewowania zmniejszone, Kongo ma odpalone i wprowadzamy w stolicy. Ona i tak czy siak potrzeba w niej mieć 30 dewa do dalszej misji, więc teraz z radością sobie dewujemy. Plus potrzebujemy kilku jeszcze prowincji na 10 poziomie developmentu, więc też to zróbmy. No, królowa nie jest zła. Na szczęście następca jest całkiem niezły. Zaczynam też budować siatkę szpiegowską na Mutapę. Niestety już na ten region nic nie poradzimy. Musimy tutaj robić ręcznie klejmę. Chociaż nie, nie do końca, bo mamy tą misję do wykonania. Atakujemy ostatnie dwa kraje z naszego regionu. Ostatnim razem zrobiłem to znacznie szybciej, ale miałem dużo większe problemy z punktami. Więc w sumie wyszło na jedno i to samo. Jak i wojen jakoś tak mniej tu jest ciekawych. Łatwiej mi poszło. No i zjedliśmy praktycznie wszystko. Koalicja nie jest nam za bardzo tutaj groźna. I teraz możemy wykonać dwie kolejne misje, które są super, bo dają nam kolonie tutaj i tutaj. No, zobaczcie, od razu mamy dostęp do mutapy. Jak i dostaliśmy 100 punktów całego tutaj progresu w governmencie. I można się zastanowić, czy zostawić sobie tą misję na później, ale wtedy jakoś ręcznie musicie dokolonizować cały ten obszar, żeby mieć dostęp do mutapy. Jednak te kopalnie złota, które tutaj są, są raczej dość wartościowe. Weźmy formę rządów na dodatkowy manpower. Gdzie się da znowu? Autonomia leci w dół. Boże, ile ty jej mamy. Ha! Tak samo edykty na autonomię praktycznie wszędzie mam, a i tak bardzo powoli nam to rośnie. Wypowiedziałem wojnę mutapie, w pierwszej kolejności lecę jak najszybciej wyjąć sojuszników, żeby mieć z nimi 5-letniego trusa. O, i mamy kulty, jakiś nowy kult mi się pojawił, wyjebiście. I tutaj mamy właśnie tą misję, o której mówiłem, The Cult of the Air, na stałe. No i nie wiem, wybierzmy dodatkową dyscyplinkę. Co nam daje, że w tym momencie mamy 111,5 dyscypliny. Sojusznicy wyjęci, bez większych problemów. A teraz musimy po kolei zniszczyć wojska mutapy, co w sumie przyszło zadziwiająco łatwo. Pierwsze rozwinięcie biorę do kolonii. Zrekrutowałem też najemników, żeby mi poczyścili te bunty i będę ich teraz do tego wykorzystywał.
Zapożyczyłem się, ale zaraz będziemy mieli kopalnię złota, więc nie widzę też w tym problemu. Ja nie wiem, co ta mutapa robi. Ewidentnie chcę dostawać stack wipe. No i kończymy zdobywając kawałek mutapy, jak i zwiększając znacząco naszego. Prowadziłem też renesans. I teraz to, co jest najgorsze, to Zimbabwe ma pewien modyfikator. Zobaczcie, jaki przerąbany. Abandoned Ruins. I tego modyfikatora możecie się pozbyć, podbijając całkowicie mutapę. Na Kilwie jednocześnie poprawiam relacje, jak i szykuję claimy na dwie prowincje, żeby tutaj podbić Kilwę. Mamy też kolejną misję na Cult of Choice. Możemy w teorii wybrać każdy kult, jaki chcemy, który nam się pojawi następnie do wyboru, tylko że tu nie ma wszystkich kultów, nie wiem czemu. Dlatego odsuwam tą decyzję w czasie. Pojawia nam się to w formie misji, którą możemy jeszcze raz wybrać i wtedy już nie mamy wyboru, musimy wybrać jakiś rodzaj kultu. Mamy też już tą misję i w sumie co potrzebuję dokładnie tych dwóch prowincji? Tą zintegrować i jedną tą skolonizować. Okej, no to lecimy z kolonizacją naszych prowincji, chociaż nie wiem, czy nie da się tego przypadkiem obejść. Nie, niestety, core jest wymagany, więc nie obejdę. Jak najbardziej chcemy Native Assimilation. Kolejne rozwinięcie biorę pod Religious Unity i stabilność. Przyda nam się, bo zaraz będziemy islamskie prowincje podbijali. Po okorowaniu i ostatewaniu znowu lecimy z autonomią w dół. Boże, ile jej tu jest. Cały czas się nie mogę temu zdziwić. To powinien być Afryka, to gra pod autonomię, naprawdę. I następnie dewujemy nasze kopalnie złota, dwie, które mamy. No, oprócz Zimbabwe, tego nam się na razie totalnie nie opłaca robić. Jako, że będę sporo dewował teraz dyplomatycznie, to zmieniłem fokus na dyplomatyczne. Dojadamy Mutapę, Tombuktu, czy Tumbuktu i Makue. Boże, jak to wymawiać? Raczej tutaj nie powinno być żadnych większych problemów, chociaż zauważyłem, że rzeczywiście boty masakrycznie dużo rekrutują najemników w porównaniu do poprzednich wersji tej gry. Znika mutapa, a jak i reszta. Mutapa znikła, jak i ten negatywny perk dla tej prowincji. Wprowadzamy renesans, co powoduje, że automatycznie lądujemy na czwartej pozycji Great Powerów na świecie. Niestety Kilwa ma 6 poziom technologii militarnej, więc musimy teraz nadrobić technologię militarną i dopiero będziemy się w nią wbijali. Wygląda to, że z większości terytoriów mogę pozdejmować edykty na autonomię i spotkać Europejczyków, Portugalczyków dokładnie, i mamy teraz taki event specjalny dla Kongo, że możemy stać się katolikami. Nie chcę tego. Będziemy się opierali Europejczykom, ale to spowoduje, że przez jakiś czas będziemy dostawali negatywne eventy losowo w niektórych prowincjach, że będą spełnili się tam katoliccy misjonarze i będą siłowo próbowali nawracać nasze prowincje na jedyną wiarę. Następnie biorę bonus do walki. I niestety mamy to A Proper Kingdom. Zmieniamy naszą formę rządów oraz koszty idei są zmniejszone na 25 lat o 10%. I w sumie to się tak zastanawiam, czy jednak nie poczekam do przynajmniej tej czwartej technologii, albo nawet i siódmej, żeby to odpalić. Niedługo mógłbym też złotą erę odpalić, więc to by nam dało niezłego boosta do nadrabiania technologii. A w międzyczasie może bym nawet zdążył rozbudować City of Kami do drugiego poziomu, bo wyższego nie potrzebujemy realnie. 1463, a ja biorę pierwsze idee. I tutaj. W zasadzie pomysłów mam kilka. Od standardowego, religijnego, ilościowego oraz handlowego, co jest wyjebistym połączeniem do podbijania, posiadania dużej ilości wojska oraz bycia naprawdę bogatym krajem. Poprzez takie dziwne kombinacje jak religijne, dyplomatyczne oraz humanistyczne. Czy administracyjne, ofensywne i humanistyczne. Można też pójść oczywiście totalnie w kolonizację i brać Exploration Expansion, i ja w to nie idę jednak. Cyk, pierwszy poziom nam wpadł, zbieramy teraz 2500 na drugi. Zarobimy 54 golda, z czego aż 18 z kopalni naszych złota. Odblokowaliśmy też kult chrześcijaństwa, Son of God. I w sumie nie mam jak wam pokazać, jaki to jest, dopóki nam władca nie zemrze. Chyba. Zbliżamy się też do Gaveringu, Kappa. Tutaj zresztą podbojów wolę poczekać do wzięcia tej misji, bo to daje mi wtedy claimy na całe Southern Africa subkontynent. Czyli na to wszystko, co widzicie. O, jak mi przypadkowo wpadła ta misja. Bo tak, nie ma żadnych europejskich kolonii w Afryce. Nawróciłem wszystkie prowincje, mam 3 stabilności, 100% Religious Unity. Ja to klikam od razu, powiem wam szczerze, bo to wyłącza nam spełnienie się chrześcijańskich prowincji w naszym regionie i chyba w ogóle tego uniknąłem. No, tej misji już zbyt szybko nie zrobię. Odpalę sobie złotą erę, raczej nam się nie przyda w późniejszym etapie rozgrywki. Możemy dalej kliknąć naszą misję i zostało nam mieć tylko Bugandę,
Great Lakes musimy podbić. Ale to jest tak głupie, że muszę najpierw Great Lakes podbić, chociaż nie muszę. Nie, no muszę podbić. Przynajmniej niektóre z tych krajów, żeby mieć tutaj 20% udziałów. Mamy też już siódmą technologię i skoro mam siódemkę, zaraz będę miał też siódemkę w administracyjnych, to wezmę na chwilę Quest for the New World, a nuż się u nas odpali kolonializm. Chociaż nie wiem, ja nigdy nie wiem, czy ja muszę posiadać kolonie, czy tylko mieć odkryte. Zobaczymy. Ciekawe. No to rzeczywiście to musi być powiązane tylko i wyłącznie z kolonistą, bo nie mam idei, a pojawią mi się Colonial Ranch. Całkiem nieźle, 500 manpowera na miesiąc, a idee jeszcze nie tknięte. No i mamy dwie idee, wziąłem na chwilę Exploration, odpalmy też zmianę formy rządów, boże jakie to jest złe. Będę teraz płacił więcej za korowanie i tak dalej, no ale możemy przejąć szybciej tą misję, 320 punktów, jest to jednak dość opłacalne. Jeżeli idzie o monarchię, na pewno nie chcę wasali, weźmy Unjustified Demands, weźmy dodatkowy Manpower i tutaj albo kultury, nie, kultury weźmy autonomię, żeby też szła szybciej w dół. I trzecia reforma, a tam miałem czwartą już przeprowadzoną. Leci na to 0,81, mega powoli. Nawet income mi spadł, a to ciekawe. Zaatakujmy Ruandę, potrzebujemy 20% udziału w tym regionie handlu. Odkrywamy co mogę w kierunku Ameryki Południowej. No i super, mamy to. Co też dało nam misję na cały subkontynent południowy. Możemy Kilwę zdobywać już dla siebie. Serio? Co oni tam piją? Dobra, potestowałem i tak muszę mieć jakąkolwiek zaczętą kolonię w nowym świecie, żeby kolonializm miał szansę się u mnie pojawić. Więc tak już nawet za bardzo nie przedłużając, atakujemy Kilwę, bo mamy na co ją atakować. Niestety ma dużo sojuszników, więc też będzie to dość problematyczne. Na przykład prowincja Kilwa może być naszym głównym celem. W większości sojuszników no nie dotrę tam, zwłaszcza do Madagaskaru. Nasze wojska przekraczają niezmierzone dżungle i w sumie lecą albo nie lecą, no to będzie to problematyczne. Ale tak zawsze jest z tą pierwszą wojną. Przynajmniej dobrze, że tą nację i tą nację sobie odkryliśmy, to będziemy mogli od nich ukraść mapy tego regionu. Bez odkrywania całej reszty i to podbić. Odkryłem też Benin, więc spróbujemy go podbić dla nas, żeby wydłużyć nasz zasięg kolonialny, a nuż gdzieś tutaj wyślemy kolonistę. I już też to sprawdziłem przed chwilą na Alt F4. Jeżeli weźmiemy tego kolonistę, to stracimy od razu tego kolonistę z misji, który był tutaj za Develop Congo, mimo iż nie minęło 100 lat. Łoimy Kilwę, czy Kilwa łoi nas? Nie no, mamy dużo lepsze wojsko. Mimo to straty mam spore. No to era reformacji nam się niedługo zacznie, a skończy era odkryć. O, na Iran też mam claimy, jak fajnie. Tu na razie poprawiajmy relacje, bo będzie dużo agresywnej ekspansji teraz za Kilwę. Fuj, dzikusy z Kilwy noszą ubrania. Nie to co my. Tutaj w Kilwie jest jedna upierdliwa prowincja, z której będzie was zawsze bot atakował. No ale niestety, na razie nie mamy floty po tej stronie, więc nic na to nie poradzimy. Robimy claima na Benin i w zasadzie cofam od razu tego kolonistę, nie będzie nam tam przydatny. Wyślijmy go tutaj z powrotem, a tą kolonię porzućmy, no a claim nam został. Nad Etiopię widzę, która jest niesamowicie duża, że tak powiem. No i super, zjadamy większość Kilwy plus, no dobra, nic pieniędzy. Patrzcie, 70 agresywnej ekspansji, praktycznie tylko i wyłącznie z Kilwą ją nabijamy. W teorii moglibyśmy się też zmienić na Islam, ale nie chcę tego robić. To co chcę teraz robić, to wydawać moje ciężko zdobyte pieniądze na budynki produkcyjne, zwiększające jeszcze bardziej nasz income. I mam pytanie, czy wy też macie taki problem, że jak wam się zawalają kopalnie złota, to nie dostajecie na ten temat żadnej informacji? Ogólnie docelowo handel chcę zbierać w Zanzibarze, bo tutaj praktycznie wszystko spływa do niego. Och, tylko w tym celu musimy jeszcze dużo więcej prowincji podbić. Malindi ma duże udziały, Sakalwa. W sumie fokus zmieniał na punkty administracyjne, będę ich naprawdę sporo potrzebował. Jak i myślę, że jak tylko pojawi się kolonializm, to przystopuję chwilę w podbojach i rozwiniemy idee religijne na maksa. Jaki fajny event, a new generation. Mogę sobie wybrać dowolnego doradcę, którego potrzebuję. Trójkowego za pół ceny. Weźmy militarnego, bo mam militarne idee do rozwinięcia. Orzesz, co to jest? Weźmy to, do końca gry dodatkowe dwa siły misjonarzy, jak najbardziej to chcę. Zobaczmy jak okolica nam wygląda. Wygląda to, że ja mam większe wojsko od Kastylii, Maroka, Etiopii, Portugalii. No, że ogólnie jestem największym koksem. A jeszcze idei wojskowych nie mam skończonych. Ha! Bo to dopiero tutaj wejdzie nam Force Limit Modifier. Ale cały czas jestem na czwartej pozycji, niestety.
Słabo, nie? 71 golda total income'u oraz prawie 1000 manpowera. I w teorii, jeżeli zdobędę tą prowincję, która mi się okoruje za niecały rok, to będę miał szansę na zdobycie kolonializmu, bo będę w stanie skolonizować jedną z tych prowincji tutaj. Muszę tylko zacząć i wtedy mam szansę na spawn u mnie. Ale to w kolejnym odcinku. Jak zostawicie łapki, to zobaczycie.